mówi, że w ogóle ten polski to najtrudniejszy z języków, bo ma te przypadki, odmiany, rodzaje. A, to pewnie dlatego ostatnio kliknął w tego śmiesznego maila. Jak to było? Halo, serdecznie, mamy dla ciebie super oferta, kliknij i ciesz się zniżkowi. Serio? Przecież to zupełnie bez sensu. Tata lubi oszczędzać i pewnie nawet nie do końca to przeczytał. Nas uczą poprawnie pisać, a sami nie zwracają na to uwagi. Przecież wiadomo, że mail z tyloma błędami może być od oszusta. Mamo, tato, czytajcie uważnie maile. Więcej informacji, jak nie dać się oszukać, znajdziecie na pgnig.pl.